Weronika Jaworska, witam i zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Prawie 25 milionów złotych przekazano dotychczas lubuskim samorządom z budżetu państwa na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają w województwie lubuskim. Pieniądze pochodzą z tak zwanej rezerwy celowej oraz funduszu pomocy. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zapewnia, że wsparcie jest udzielane na takim poziomie, na jakim składane są wnioski, a pieniądze w budżecie wojewody na ten cel są zabezpieczone. To jest temat, który czasami jest fałszywie pokazywany. Niektórzy próbują mówić, że państwo polskie nie pomaga, że to tylko ludzie indywidualnie to robią. Cały czas też powtarzamy, jestem wdzięczny wszystkim wolontariuszom, organizacjom pozarządowym, ale tą pomoc od pierwszego dnia koordynuje, tą pomoc systemową koordynuje polski rząd, państwo polskie, wojewodowie w poszczególnych województwach. Ta koordynacja trwa codziennie, liczne spotkania z organizacjami, z samorządami i też wczoraj podsumowaliśmy takie działania polskiego rządu. Wojewoda lubuski na te działania systemowe otrzymał 49,7 miliona złotych. Te pieniądze są zgodnie z tą ustawą o pomocy uchodźcom z terenu Ukrainy przekazywane i samorządom, i organizacjom pozarządowym, i tym wszystkim, którzy przyjmują Ukraińców, tak zwane 40 złotych na zakwaterowanie, wyżywienie. Do tej pory przekazałem tym wszystkim organizacjom, samorządom, przedsiębiorcom prawie 25 milionów złotych, z czego 6,5 miliona to właśnie pieniądze, które trafiły do samorządów na te wnioski, które składali mieszkańcy, którzy przyjmowali do swoich domów uchodźców ukraińskich. Ponad 7 milionów złotych trafiło do przedsiębiorców, którzy zorganizowali takie miejsca i przyjmują Ukraińców. Samorządy otrzymały też prawie 7 milionów na wyżywienie, dofinansowanie tych wszystkich miejsc w halach sportowych. To wszystko się dzieje. Mamy jeszcze prawie 25 milionów do dyspozycji. Będziemy te pieniądze przekazywali samorządom. Także apeluję cały czas do samorządów, jeśli tylko mają udokumentowane wydatki czy wnioski składane przez tych, którzy przyjmują uchodźców, aby natychmiast składać te wnioski do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pieniądze przekazujemy odwrotnie, natychmiast. Są one na koncie wojewody, także tutaj nie ma żadnego problemu, ale też pamiętajmy, że i pan premier, i minister spraw wewnętrznych mówią o tym, że jeśli te pieniądze się wyczerpią, będą kolejne przekazywane województwom. Także państwo polskie systemowo pomaga uchodźcom, wojewoda te działania w województwie koordynuje i na szczęście wszystko to do tej pory odbywa się bardzo sprawnie, bardzo płynnie i jest wszystko pod kontrolą. Klub Radnych Gorzów Plus zwraca się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o ujęcie północnej obwodnicy Gorzowa w przedmiotowym wojewódzkim programie transportu. Wpisanie północnej obwodnicy do wojewódzkiego programu transportu jest warunkiem koniecznym w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich na infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 oraz funduszy europejskich dla województwa lubuskiego. Wyrażamy swoje oburzenie, dlaczego ten istotny, ważny temat, to jest budowa północnej obwodnicy miasta Gorzowa, nie został wpisany do planu transportowego województwa lubuskiego. I to jest główny, istotny zarzut z naszej strony. Przy okazji zwracam się również do przedstawicieli sejmiku województwa lubuskiego, którzy reprezentują miasto Gorzów, czy nawet północną część województwa lubuskiego, ale myślę, że nie do wszystkich radnych sejmików województwa lubuskiego o to, by się po prostu opamiętali i na pewno rozpoczęli racjonalne myślenie tak, by ta inwestycja właśnie do tego programu została wpisana. Jeżeli nasze miasto, północna obwodnica zostanie wpisana na listę wojewódzkiego planu transportowego, da nam to możliwość ubiegania się o dofinansowania krajowe przez okres najbliższych 10 lat, do 2030 roku. Jeżeli nie zostaniemy tam wpisani, odcinamy sobie możliwość wnioskowania o jakiekolwiek dotacje na budowę północnej obwodnicy miasta Gorzowa, co jednoznaczne będzie z tym,
że nie zrealizujemy tego najprawdopodobniej nigdy. Klub Radnych Gorzów Plus podjął inicjatywę, żeby Rada Miasta przyjęła na dzisiejszej sesji stosowne w tym temacie stanowisko. Jeśli są otwarte drzwi, a w zasadzie już zielone światełko dla kolejnej obwodnicy w Zielonej Górze, to ja pytam, a dlaczego po prostu nie ma określonego zrozumienia i określonego ukłonu właśnie dla miasta Gorzowa? Na pewno nie jesteśmy gorszą społecznością, a jesteśmy za tym, żebyśmy w sposób racjonalny, mądry i partnerski ze sobą absolutnie współpracowali. Stilon Gorzów dopiął swego. Klub na swoje 75-lecie zorganizował akcję zbiórki krwi. Cel został osiągnięty, ponieważ pod koniec kwietnia w punkcie krwiodawstwa udało się uzbierać dokładnie 75 litrów. Stilon zachęca jednak do dalszego dzielenia się krwią. Może to zrobić każdy mieszkaniec czy mieszkanka Gorzowa. 23 lutego żeśmy otworzyli akcję 75 litrów krwi na 75-lecie klubu i z dumą, olbrzymią dumą mogę ogłosić, że 25 kwietnia ten cel minimum, już teraz możemy sobie powiedzieć, został zrealizowany. Te 75 litrów przekroczyliśmy, nie przestajemy zbierać. Zapraszam, dziękując wszystkim, którzy do tej pory oddali, wiem, że mogą to powtórzyć, każdy po 3 miesiącach może powtórzyć, zapraszam wszystkich do oddawania ponownie i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby oddać pierwszy raz. To zostaje, zbieramy. Chcemy jednocześnie powiedzieć, że pracujemy nad tym, aby w kulminacyjny dzień 2 lipca również stanął krwiobóz przy tym meczu z artystami polskimi. Dzisiaj został wybrany wykonawca telebimu 20-metrowego, który będzie w zupełnie innej jakości przekazywał wiedzę na temat aktualnego stanu podczas meczu, logotypów sponsorów, pogody, składów, wszystkich rzeczy możliwych, które na miarę przenosimy się do XXI wieku, przynajmniej z telebimem. Jeżeli chodzi o koncepcję, projektowanie, to wszystko jest w Wydziale Inwestycji. Mam nadzieję, że te prace również się posuwają. Serdecznie wszystkim radnym dziękuję, którzy przyłożyli się do tego pomysłu naszego, do tej realizacji, dlatego że było to zrealizowane z pieniędzy rajcowskich. Na ostatnim meczu Stali Gorzów odbył się huczny pokaz fajerwerków. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie protesty mieszkańców i postawa miasta, które od jakiegoś czasu odchodzi od głośnego strzelania podczas imprez i eventów. Klub taką zgodę od miasta ma, natomiast z naszej strony jest też takie oczekiwanie, żeby mieć wyczucie sytuacji, żeby po prostu o pewnych rzeczach jakby zdawać sobie sprawę z okoliczności, z tego, jaka jest sytuacja społeczna, i o to zwracamy się do klubu. My w tej chwili już formalnie zwrócimy się do klubu z taką informacją, że prezydent wycofa swoją zgodę dotyczącą używania fajerwerków, przynajmniej czasowo, po to właśnie, żeby nie dochodziło do takich niezręcznych sytuacji. Główne przyczyny to są właśnie takie, że miasto już od jakiegoś czasu nie używa fajerwerków podczas organizowanych przez siebie imprez, że staramy się tego unikać. No i oczekujemy, że instytucje współpracujące z miastem będą postępowały podobnie. Rozmawiamy ze sobą po partnersku, więc my po prostu skierujemy do Stali Gorzów taką informację, że miasto oczekuje, żeby w przypadku organizowania wydarzeń sportowych, ale również innych wydarzeń, nie odbywały się pokazy fajerwerków. Oczywiście taka sytuacja też ma znaczenie, bo jeśli z jednej strony informujemy, że nie będziemy używali syren alarmowych po to, żeby nie stresować tych osób, dla których mogą być to jednoznaczne skojarzenia z wojną. No tutaj te okoliczności są dość podobne i tutaj właśnie o to wyczucie nam chodziło, czyli po prostu o rozumienie sytuacji. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.